Witam w kolejnym filmie, przechodzę z dwoma tematami, mianowicie z aktualnie użytym zapachem, który muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba To jest chyba już drugie czy trzecie podejście do tego zapachu, jest to zapach Bogdana Parfum Craft, nazywa się Phoenix I to jest akurat zapach, jeżeli chodzi o zapachy Bogdana, który mi pasuje Tam jest jakaś taka powiedzmy melonowość, ja za melonem nie przepadam, ani w życiu, ani w perfumach Natomiast w pewnym ujęciu takiej melonowości, takiej jakby lekko z chemikaliami w pozytywnym sensie, jak na przykład Delerae czy też dzisiejsze coś takiego wyczuwałam któryś chyba Frederick Mal, dobrze pamiętam to faktycznie coś takiego w taką dziwną, melonową stronę, nietypową, melonową stronę to właśnie wyczułam w Feniksie i fajnie się donosi także myślę, że może jutro zabiorę na wyjazd nie na razie nagrywam troszeczkę na zapad, dlatego że jutro idziemy na wycieczkę, więc raczej z tym nagraniem na wycieczce myślę, że mało prawdopodobno, chociaż nie wiem, zobaczę są też trochę na zaś, natomiast jeszcze chciałam się przyjrzeć temu zapachowi, który w odnalezionym pudełku, no flakon ciekawy, natomiast <laughs> sam zapach, ja powąchałam skorka, go nie pamiętam, w sensie, że go miałam, nie wiem nawet skąd go mam, w każdym razie ja powąchałam korka, coś nie za bardzo mi pasował, yy, natomiast yy, wi wiadomo, <laughs> należy tak szybko skreślać zapachu, no muszę to użyć, sprawdzić jak dalej porządnie. Natomiast właśnie Kasia się dopytywała Kasia, co mi tam dokładnie nie pasowało w tym zapachu, więc w ogóle jest to ekstrakt i ktoś mi chyba pisał komentarz, jak to dokładnie się nazywa. Bo dla mnie ta marka jest nie do końca znana. W sensie nawet nie wiem, skąd ja to mam. Chociaż taki, taka wizualność flakonu z tymi korkami to już może bardziej mi się coś kojarzy. W każdym razie. Co mnie tam zaciekawiło, czy nie wiem, czy była fajna cena, czy, czy nuty jakoś mnie po prostu zaintrygowały i po prostu uznałam, że po prostu chcemy poznać ten zestaw nut, nie wiem. Natomiast w się spauzuję, zaaplikuję, są że jestem cała w różnych innych zapachach i sprawdzę, jak to w takim mocniejszym użycie, nie tylko przez Atomizer. No i już mogę powiedzieć, w ogóle bardzo taka olejsta formuła. Nie wiem, czy to widać, ale aż mi się dłoń trochę świeci. Problematyczny atomizer. Nie wiem, czy to jakiś tak ten, czy ogólnie w tej marce. W każdym razie ten zapach jest taki trochę starodawny taki trochę w dawnym stylu, ale niekoniecznie już jakoś bardzo pozytywnym. Jest coś takiego trochę szyprowego, trochę aromatycznego, trochę w stylu takich zielonych szyprów może nie aż tak ostrych, silnych jak 19 Chanel klasyczna. To znaczy, nie jest to tak naprawdę zły zapach, bo to jest takie trochę połączenie przeszłości z teraźniejszością. Taka trochę dawna szkoła perfumiarstwa, zapachów zielonych, takich zielonych z taką trudnością, trochę, taką aromatycznością, taką trochę klimatem furger, trochę furger szyprowy, trochę dawny styl, trochę broniący się współcześnie. To jest taki zapach, gdzie jest lekka, zielona szyprowość, jednocześnie znaczy coś takiego trochę przykurzonego, trochę hmm, lekko pudrowego. W sumie, im dłużej włocham ten zapach, tym, tym bardziej intrygujący się dla mnie wydaje, dlatego że ta pudrowość jest z momentami taka trochę papierowo, remontowo i rysowa. Ta zielona ostrość, łagodniej, to jest taka miękka zieloność. I taki lekki puder, nie za silny puder, i nie za słodki puder, i nie za wiercający się w Także ciekawe, chociaż no, problematyczny jest ten atomizer. I czy to mi nie będzie odstreszało, czy to nie będzie powodowało, że będę rzadko się sięgała Bo nie kojarzę tej marki. Gdzie ja ten karton dałam? Tak nie kojarzę, że w ogóle nawet dopiero teraz zauważam jakieś to są takie karteczki. Można jakieś. Yy, Grazie, nie gracie, podziękowania po włosku. Yy, tutaj yy, całe są te karteczki odnośnie tego zapachu. Tak to wszystko wygląda. Czy ja coś tu ogarnę na szybko? Czy ja tu znajdę zestaw nut na przykład, żeby nie musiała teraz sprawdzać gdzieś indziej? Nie wiem. W każdym razie. Yy, nie wiem. Spróbuję gdzieś tutaj namierzyć. Widzę, że marka ma różne rzeczy. Na przykład biżuterię Widzę tutaj też buty, nie buty, także tutaj ja w ogóle nie kojarzę tej marki. Nie jestem zorientowana. Pewnie część osób kojarzy y ja próbuję tutaj znaleźć, ale szczerze momencie tak trzymając telefon, to mi się to nie uda pewnie. Próbuję znaleźć ymm, kwestię, właśnie, rozpiski nut. Co w tym zapachu jest? Nie wiem, jestem ślepa, albo. Albo to właśnie, że nie po polsku. <laughs> nie wiem, zaraz zobaczę, co ja tu jeszcze mam. Bo jeszcze mam tę drugą część. To tak, jak mówię. To nie jest do końca mój typ zapachów. Chociaż z czasem zrobi się coraz lepszy, ale też jakby mam zapachy z irysem, że tak powiem, bardziej moje. Jeżeli tutaj irys daje ten taki efekt, ale myślę, że ten konkretny typ pudrowości jest takie zahaczące trochę o papierowość, pudrowość, remontowość, tak najbardziej. Jakieś takie właśnie składniki typu korzeń irysa, masło irysowe ogólnie, no masło irysowe powyskiwane z korzenia, więc coś takiego. Nie wiem, tu chyba nie ma zestawu nut. Przeglądam, przeglądam. Nie, jest, mam. Mam tylko tak, taką małą czcionką. Boże, takie małe litery. Tutaj jest. Jest, tylko czy ja to. Tu jeszcze jest teraz. Jestem w takim miejscu, taką porą, że tutaj ja nie wiem. Ja jestem ślepa, nie mogę znaleźć swoich moich okularów w ogóle ostatnio. Trzeba będzie chyba robić nowe, bo myślałam, że się znajdą przy porządkach, ale. Ale jest jak jest. No nic. Powiem tak, przeczytałam ten zestaw nut. No to powiem szczerze, jestem zdziwiona tym zestawem. No tam jest nawet kawa. Tam są takie nuty, że powiem szczerze, ja tego zapachu tak nie odbieram na razie. Na mnie jest cały czas jakiś taki mm, dawno dzisiejszy, aromatyczny, trochę goryczkowy, tam jest tak elemi, kadzidło, kawa, w ogóle są takie nuty, że ja bym, powiem szczerze, po tych nutach się nie spodziewa takiego efektu. Jest sandałowiec, na który jestem wyczulona, na razie go na szczęście nie wyczuwam. I za bardzo tam były takie nuty, jest kolendra, jest imbir, to te może jakieś takie właśnie aspekty aromatyczne, niearomatyczne, natomiast ja bym postawiła inne nuty. W momencie taki trochę gorzki irys jest dla mnie wyczuwalne, ale co by tam mogło dawać taki efekt? Jest elemi i taka trochę gumowość jest. Imbir też potrafi mieć taką trochę gumowość. Imbir A, tu jest kalamus. Kalamus to coś mi się skojarzy z jakimiś takimi roślinami przy jeziorze. Coś albo coś, motam, tatarek? Więc to jest ta właśnie aromatyczność, zieloność. Wskazywany jest aromatik oriental. Ten puder jest taki coraz mocniej, coraz wybrzmiewający. Co tutaj takiego jest? Aha, bo słyszę jakieś takie nuty, których ja nie ogarniam. Jakiś coś tam... Bellflower. Mm, no kawy w ogóle nie wyczuwam. Wanilia, skóra. Jest vetiver. On też jest... No to vetiver jest taki. Wyczuwalna taka surowsza zieleń też jest. Także część tutaj jest natomiast efekt, powiem szczerze, jest według mnie totalnie inny, niż by wskazywały nuty. Jest to zapach ciekawy, intrygujący, zmienny, z czasem, z czasem wydał się lepszy, teraz trochę znowu jakoś taki zbyt gorzki. Na pewno pracuje, na pewno się zmienia. Na pewno mam wrażenie, że jest ogólnie taką, takim kalejdoskopem, taką y, ogromną porcją y, zmian. To jest ciekawe, natomiast te zmiany to niektóre są u mnie na plus, niektóre na minus, także... No nie jest to zapach, który, yy, który. Powiem szczerze, no, nie wiem, zakochana jestem w tym zapachu. Musi zostać, muszę mieć. Flakon ciekawy, ale ciężko się nakłada ten korek coś z tym atomizerem. Powiem tak. No i to są wasetki, tak? Dosyć też ciężki, masywny plakon. No, ciekawy, efektowny, ale. w ogóle. Ja. Wcześniej, jakby w ogóle nie bawiłam się w jakieś takie um, zatrzymywanie denkowanych flakonów z różnych względów, bo powiem szczerze, yy, nie za bardzo miałam na to miejsce, zwłaszcza w momencie, kiedy my wynajmowaliśmy kiedy wiedziałam, że w końcu może być jakaś przeprowadzka. Jakby w ogóle, mając takie ilości, jeszcze trzymanie pustych, wszelkie przeprowadzki w ogóle dużą część wysłałam koleżance. Natomiast teraz. Mam y, po remoncie takie specjalne, y, specjalne y, szklane gabloty z ciemnymi szybami Bo Ciemne gabloty z ciemnymi szybami przyciemnianymi, więc pod kątem też nawet gdybym tam chciała y, dawać y, na przykład jakieś jeszcze końcówki ewentualnie Natomiast generalnie na puste, więc nawet y, nie musiały być przeciemniane, natomiast te ciemniejsze dla mnie są y, bardziej efektowne Ciekawie wyglądają, bardziej mi pasują niż jasne, standardowe, właśnie one są ciemne gabloty i przyciemniane szyby, a one są po prostu te półki w środku oświetlane, więc one i tak ten kontrast tego zimnego światła i tej czerni szyb i ciemności, że tak powiem, czerności tych w ogóle tego, całej tej gabloty, to i tak to światło zimne po prostu z tych półek to fajnie to wszystko w tej ciemności wyeksponuje czyli po prostu te flakony za przyciemnianą szybą właśnie w momencie włączenia takiego podświetlenia to te flakony tak się pięknie wtedy wyeksponują a ciekawie to dla mnie efektownie wygląda właśnie z taką szybą jednak ciemniejszą niż z taką standardową czyli jednak bardziej ten efekt ciemna szyba i podświetlenie niż jasna szyba po prostu chociaż jak najbardziej mogłyby być to nieprzyciemniane szyby gdybym miała tam trzymać tylko te puste Natomiast zastanawiam się, czy tam będą tylko te puste. Może jakieś z moimi ilościami do wykorzystania, nie wykorzystania również, jakby nie na zasadzie, że jakiejś duże ilości w tylko takie, które na przykład będą. O, na przykład takie do zdękowania, przykładowo, ale nie tylko. Czyli jakby na jakiejś mniejszej ilości, powiedzmy. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, to. Nie wiem że co chciałam powiedzieć, zapomniałam. W każdym razie będzie też w ogóle, bo robię trochę porządków w mojej systemie szaf perfumowych, tam się do półgrzyszło i tak dalej. Więc, y, może będzie trochę odcinków w bliskim czasie, właśnie takich wieści z szefy perfumowej, y, stanu kolekcji perfumowej, i tak dalej. Także, trochę jakichś bo takich filmów, więc może będzie powrót. Jest też kontynuowanie z serii perfumista, artystopowania o moich tworzeniach, planach, zamysłach, realizacjach, y, wariacjach, porównywaniu, nieporównywaniu, poprawianiu, i tak dalej. W każdym razie, nowych nowych składnikach też. Y, to które po prostu są cudownym odkryciem, w których muszę mieć zapasy i tak dalej, i tak dalej. Także różne wieści oraz nowa seria. Dla miłośników danego zapachu, jakie zapachy z moich zapachów, z tej mojej, że tak powiem, mojej własnej, w takiego. takiej, w cudzysłowie, perfumerii moich zapachów, bo jakby stworzyłam sobie taką kolekcję moich zapachów, czyli to by mogła być po prostu perfumeria moich zapachów, bo tam są zapachy z różnych kategorii, z różnymi nutami, po prostu z bardzo różnorodnie. Czasami ktoś ma bardzo określone upodobania i nie wiem, tylko lubi, nie wiem, owocowa, bekwetowa, albo jakieś inne i yy, nie będzie mieć takiej różnorodności. Ja lubię bardzo różne nuty, bardzo różne kategorie, po prostu poszukuję w tych różnych kategoriach, których lubię, właśnie perełek pod kątem jakości, unikalności i tak dalej. Ale dlatego właśnie ta różnorodność też w moich zapachach stworzonych, yy, ale... Generalnie po prostu, czy to w zapachach ogólnie, czy to w zapachach moich, po prostu nie takich typowo, których nie lubię. Albo staram się z nimi tak pobawić w moich tworzeniach, żeby to wyszło w taką stronę, która mi zdecydowanie ogromnie pasuje, intryguje i tak dalej. Natomiast no właśnie ta seria, właśnie co w ramach moich zapachów zaproponowałabym dla miłośnika danego zapachu wskazanego w odcinku. W pierwszym odcinku była Tilda et alidoron, al w drugim było ym, koktajl marakuja z New Notes. W trzecim, w cały marka niedostępna była w Polsce, teraz jest dostępna. Ja jeszcze miałam zapach, kiedy ta marka była niedostępna w Polsce, później zobowałam się ale W każdym razie y, teraz jest dostępna. Ja miałam styczność z różnymi zapachami. Miałam flakon wiśniowy, już nie mam marakuje. Mam y, ten mask, który wbrew nazwie nie jest taki typowo piżmowy. są różne kwestie. Mam też ten nowy Rytyka minimalnych, chyba tak? Także trochę tych zapachów tej marki się u mnie przewijało, bądź jest nadal. W każdym razie, a w trzecim odcinku, w w takim dwóch częściach, to z kolei celem dla miłośnika zapachu Rundolds. Jest to marka jeszcze Smooth Sand Bar. przypomnę, że na moim kanale jest seria Smooth Sand Bar. i analogicznie jest z z House of Merlof Tle i tak dalej, tak dalej. Z mezą Store też, powiedzmy. Chociaż muszę to chyba wyodrębnić. Yy, to chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o. Yy, no, mi się zapamiętałam, co ja mówiłam. Hmm. Co dużo myśli na minutę, pomysłów, i w ogóle muszę to się już sprawy ogarnić. teraz zrobię sobie wieczór filmowy, tak żeby to ogarnąć tutaj. A trochę to, może nie że tak mówiąc, ale tutaj zaczęłam wymyślać różne rzeczy. W każdym razie. Yy, o czym to ja mówiłam? Muszę spałzować, sobie przypomnieć. Ach, chyba właśnie yy, w trzecim odcinku, ale w dwóch częściach, bo tam źle mi zaczęło płacąć, nic o W każdym razie. To dla myślnika zapachu Rundolz August, czyli tego najnowszego zielonego płynu z Rundolz. Jest to marka Niszowa Z Musenbar. I to jest, bo wcześniejszy był Oktober, a to też opowiadam. Mam też mało znane February, te marki. Mam też April, no, pokazywałam też Sept, Mars. Także ogólnie marka bardzo ciekawa. Nie ma dużo zapachów, w tym momencie, jest tak dobrze liczę: 6 zapachów. Ale o Rondolce jest dużo różnych, mówię na moim kanale. Uważam, że marka ciekawa, wręcz arcyciekawa i ciekawe, nie aż tak pospolite wyglądem flakony.